Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwojewski, witam. Pierwszy wywiad Bomby po... Po fajnej konferencji. Po konferencji, po panelu, który trwał bardzo długo. Słuchaj, no i krótki komentarz, o co chodziło w tym zdjęciu. My zaraz wam wrzucimy screen tego zdjęcia, bo ty je pokazałeś. A możesz w ogóle to pokazać, czy nie? Nie, no bo to filmik jest, jak ruski typ. Rusek wali typiary na łeb. Mój kolega pisał do tego debila, że ma taki filmik, bo znaleźliśmy taki filmik. Podobny gościu w Rosji wali typiara, podchodzi, on ją tak nokautuje ciężko, wiesz. No i mu napisali, że to jestem ja. I on to łyknął i zaczął wypisywać, że zapłaci tej dziewczynie i wiesz, i pisaliśmy do niego z fejkowego konta, my sami, nie? I on proponował, że no to co wstawiłem na relację, zapraszam do mnie na Instagram, bomba Scarface 2.0. Wstawiłem to na relację, teraz właśnie jak on tam pisał, że zapłaci jej za hotel, żeby tylko przyjechała, za ochronę, ochronią ją tutaj, żeby tylko publicznie złożyła mnie zeznania tutaj na konferencji, rozumiesz? Wiesz, no i ja rozumiem, no bo to absurdalne zachowanie. I ona się zgodziła, czy jak? No przecież to ja z nim pisałem. Okej, dobra, ten, przepraszam, bo już jestem... No i widzisz, no i dlatego ja tak mówię, pokaż to, powiedziałem, co on chce pokazać, wiesz. No dał się zrobić, nie? Dał się zrobić jak zwykle, jak prawdziwek. Ale to jest, to trzeba mieć główkę na karku. Czyli wrobiliście go, można powiedzieć. Jak prawdziwka. Ale grubo. Dobrze, co? Ale to ty się spodziewałeś, że on to dzisiaj wyciągnie, no tak, czy nie? No bo ja wiedziałem, no patrz, co on pisał. No przecież on płacił tutaj człowieku. Patrz, go tak zrobiliśmy w konia. Tak go w konia zrobiliśmy, że szok, nie? Patrz, zapłacimy jej za hotel, damy ochronę, nic się nie stanie. Chciałem wiedzieć, o co poszło, bo nie mieści mi się tu... Nie masz tego screena. No patrz, i tutaj wiesz, a to my z kolegami z nim pisaliśmy. Pozdrawiamy Mateuszek. A ten filmik masz, czy nie masz? Mateuszek? Który Mateuszek? No nie, ten. To jest Don Diego. To jest Mateusz. Don Diego, kickboxer numero uno. No. To nie jest Mateusz. Tak. To nie jest ojciec Mateusz. Nie, ojciec w sumie też, ale nie mam sutanny. Tak. No. Dobra. Ten filmik, dalej się pytam, ten, trzeci raz. Dobra, nie patrzę, słuchajcie, no dzieje się, nie sądziłem, że to aż tak eskaluje, ale no zobaczymy. Dobra, nie będę patrzył się tu w telefon, tam nie lubię, jak mi się ktoś patrzy. Złoto, chcę też zauważyć, dzisiaj jest coraz więcej złota. Nie wysyłają się wiadomości, tu nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu, dobra. Ale powiem tak, wbijajcie do mnie na Instagram, bomba Scarface 2.0. No to, wrzucę. No to tylko powiedz tak krótko, co na nim było. No typiara podchodzi do podobnego gościa jak ja, dostaje takiego właśnie z góry, takiego wiesz, chama. No. Cepa, pada, a kolega... Padła norma... No nieprzytomna. A drugi kolega co siedzi obok? Ruskie wariaty, wiesz. I to prawdziwa akcja, wiesz. I ten gbur, myślał, że to ja, rozumiesz, to śmieć taki, bo ja ci powiem tak. Tylko osoba zdolna do takiego czegoś mogła pomyśleć, że sam ktoś inny tak zrobi, bo mi się to w głowie nie myśli. Ty widziałem, że też go tam ostro cisnąłeś. Coraz goręcej się między wami dzieje. Nawet... Liścia dostał, nie widziałeś? Ja widziałem, że mieliście dwa razy face to face. No i no, od tyłu mnie zaczął dusić, jak pokazywałem właśnie te wiadomości, bo się pozgarbił. I mnie kurwa zaczął dusić od tyłu śmieć. No to przy drugim face to face podszedłem i dostał ojcowskiego, nie? I ja go kurwa prawie zgasił. Nie ma mocnej. Głowę ma mocną, ale nie szczękę. Bo szczęki nikt nie ma mocnej. Ale dzisiaj chyba też trochę ciebie już wyprowadzą z równowagi, co Mateusz, czy nie? Nie, czemu? Nie? Ja właśnie to, co ja cały czas dawaj, to właśnie, bo ja wiedziałem, co on chce pokazać. No. Ja go chciałem sprowokować. Powiedz mi, wydaje się, że masz dużo do zyskania, Paweł. Masz bardzo dużo do zyskania. Bardzo dużo zyskam. Właśnie, ale musisz to pokazać w końcu. W sobotę. Pokażę. Pokażesz? Pokażę. Jesteś przygotowany? Bardzo. Ja nie mówię, że nie byłeś wtedy, ale czy tym razem będzie naprawdę inaczej? Będzie inaczej. Będzie. Idę po niego. W ogóle... Co to jest? Jakiś chyba długi teścik, czy nie? To jest Fitness Authority i Pacific Nutrition. Tak? Tak, no nie no, odżywki i testosteron, hormon i anapolon. Tak wiesz. Przynajmniej szczery. Ja za co ja mam się mieć? Ja też tego nie rozumiem, o co chodzi. To nie jest jakieś każdy to zakazane, robi, nie? To... jeszcze tylko wrócę na chwilę do koszulki. Jest dzisiaj też na plecach złoto, czy nie? Dzisiaj bieda. Patrz. Panie. Daj dotknąć. Ale nie mogę do ręki, nie, tu masz to. A tu już ktoś ci to obskubał. Nie, tutaj to jest pod tym, pod G. To, ale tu jest... To ci dwaj panowie pewnie są od ciebie, co? Co tam ten no cały schodów za tobą? Ci co pilnują, ale tutaj jest, o.
O to chodzi. Cykoria. 11 karatów. Ponad milion złotych. Ten sam, no, w cenie hurtowej. Kamień, sam kamień. No absurd. Dlatego ci panowie pilnują czapki, nie mnie. Właśnie widziałem. Słuchaj, krótki plan na sobotę. Jak to będzie wyglądać? Twój trener się też, były trener, bardzo nieprzychylnie o tobie wypowiadał. To nie jest żaden mój były trener. Powiedział, że trenowałeś u niego 12 lat i przychodziłeś, sobie tam zdjęcie robiłeś. No ale to byś mógł odpowiedzieć w sumie, nie? No nie, no bo ja nie daję takim osobom atencji. To jest zwykły oszust, złodziej, kryminalista, więc po co takim ludziom dawać atencję? Nie ma potrzeby, zwykły oszust i złodziej. I to wszystko. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Trochę cię dotknęło, jak zobaczyłeś, że trenuje teraz swojego rywala, czy nie? Nie, no ani trochę. No właśnie, bo ci ludzie do siebie pasują. Po dzisiejszej właśnie konferencji utwierdziłem się, że ci ludzie do siebie bardzo dobrze pasują i tak powinno być. No i tyle. Kurde, no to tutaj jest grubo i pewnie będzie jeszcze grubiej. To wszystko eskaluje, tutaj wszystko lubi eskalować. Widziałem, że jesteś teraz w jednej kompanii z Wielkim Bull. Dzwonił ostatnio chyba dwa razy na rundkach. Jak ty ocenisz właśnie ten konflikt między Mateuszem a Patrykiem? No jak widzisz, no ten idiota się wypowiada na temat osób normalnych, które nie mają wspólnego nic z tym światem, jeszcze twierdzi, że on jest wielki M, wiesz, i tam się wywyższa. No to wiesz, no jak próbujesz ukąsić normalnego człowieka, to normalny człowiek cię ugryzie, a nie ukąsi, nie? A takie, wiesz, jak on mówił, że on to z przekąsem, mówił to z przekąsem, to on sam może rozmawiać ze swoim starym, nie? Albo z kolegami ze szkoły aktorskiej, nie? Albo takie duszenie to może właśnie takim osobom, a za to zrobił, już dostałem mnie liścia i zaraz jeszcze go spotkam, to zaraz dostanę drugiego, nie? No bo takie to są może kolegom, wiesz, ze swojej ławki łapać, nie? A gwiazdy się nie dotyka. Ostatnia sprawa. Dzisiaj robiłem wywiad z Jackiem Urańskim. Też trochę niepochlebnie się o tobie tam w jednym momencie ten wypowiedział, ale... O nie, czemu? Ja Jacku? O nie, o panie Jacku, to jutro się podniemamy. Jutro o 12 premiera, także... Znaczy nie, powiedział, że masz lepsze umiejętności niż rekord, ale że rozmowa z tobą to jest jak z gołębiem, z którym się gra w szachy i on stra na szachownicę. No i to mi się podoba. Tak, dobrze, to już się lubimy. To już się lubimy z powrotem. Zobaczyłbyś, czy nie? Z Jackiem? No. Kurwa, bo teraz Jacek tak, dochodzi, no wszyscy wiemy gdzie. Trochę przeszkadza mi ten jego wiek, ale kurwa zajebista jest postać, nie? Wiek mi przeszkadza, ale postać pasuje. No i dobrze, słuchajcie, ja czekam. Dymy, o to chodzi w tych freak fightach. Bomba. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.